Kamery monitoringu towarzyszą nam w zakładach pracy, szkołach, instytucjach czy na ulicach miasta. W dzisiejszych czasach nikogo to już nie dziwi. Dla części obywateli coraz powszechniejszy system miejskiego monitoringu to gwarancja bezpieczeństwa. Zawsze monitoring wpływa na poziom bezpieczeństwa, czy no, chociażby poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jedną z takich większych, ważniejszych potrzeb, tylko zawsze no, trzeba pod uwagę brać dwie kwestie, no, potrzeby i możliwości. Tak? Czy no, Chmielnica jest stosunkowo spokojnym miastem, to nie znaczy, że no, nie ma żadnych zdarzeń chuligańskich w tym mieście i pewno przydałby się ten monitoring, no, ale trzeba rozważyć. W Niedzicy monitoring zainstalowany jest już we wszystkich placówkach oświatowych, a także obiektach sportowo-rekreacyjnych. Przedsiębiorcy z Niedzicy chcieliby, żeby w ich mieście zainstalowane były kamery. Kilku z nich monitoring ma we własnych firmach. Burmistrz miasta jest przychylny temu pomysłowi, ale jak sam wyznał, patrzy na hierarchię inwestycji, a ta nie pokazuje, żeby zainstalowanie monitoringu było sprawą kluczową. Chodzi również o pieniądze. W zależności od obszaru, który objęty byłby monitoringiem, od ilości kamer, od jakości tych kamer, bo też trzeba pamiętać, że kamera kamerze nierówna. No chodzi o to, żeby zamontować takie kamery, które po zdarzeniu na podstawie nagranego filmu można zidentyfikować sprawcę. To nie chodzi tylko o to, żeby była jakaś kamera, tylko żeby to była kamera profesjonalna. No, mieliśmy oferty przygotowywane i no, troszeczkę też szukaliśmy w internecie, jak to wyglądało w innych miastach. No, taki monitoring, który przynajmniej objąłby tutaj strefę rynku, no, to jest rzędu no, już na pewno powyżej 100 tysięcy złotych, no ale patrząc na to, co jest robione w innych miastach porównywalnych, no tak rzędu 300. No nie chcę rzucać takich konkretnych kwot. W przyszłorocznym budżecie pieniędzy na zainstalowanie miejskiego monitoringu nie będzie. Są ważniejsze inwestycje do zrealizowania. Dariusz Szypulski przyznał, że rok 2013 może się okazać cięższy od obecnego. Samorząd chce się przygotować na rok 2014, kiedy to będzie można walczyć o środki z Unii Europejskiej.